największą chyba pasją było fotografowanie i kamerowanie w ogóle wszystkiego. Także zawsze miał aparat, zawsze miał jakąś kamerę, filmował, zawsze z wielkim zamiłowaniem, zawsze miał ten sprzęt najwyższej klasy w tamtym czasie i to zawsze było bardzo miłe. No, poza tym lubił pewnego rodzaju relaks po koncercie. Lubił się spotykać z muzykami, co nie jest takie częste, bo bardzo często dyrygenci po prostu zamykają się w sobie, przeżywając czy nie przeżywając koncert, w każdym razie nie spędzali tego czasu razem z muzykami, oczywiście nie ze wszystkimi muzykami, ale jakimiś dobrymi, zaufanymi, czy takimi, którymi lubi się przebywać, prawda? Z którymi lubi się przebywać. Więc tu pod tym względem on był, jakby to powiedzieć, normalnym człowiekiem. Całkowicie. Także tu wielka sztuka, wielka ręka, świetne interpretacje, tu, a z drugiej strony tak zwany normalny człowiek. Generalnie rzecz biorąc, w sensie towarzyskim również był bardzo miłym człowiekiem, bardzo takim dobrym w ogóle i o wszystko dbał, o wszystkich dbał. Ja zawsze się bardzo dobrze czułem z Witoldem Rowickim, muszę powiedzieć.